Cześć, Hektor. Co dzisiaj porabiasz? Jedziesz do lakierni Toma? Doskonale. A w jaką postać będziesz chciał się przemalować? W smoka? Chwila, moment. Czy tam właśnie nie minęliśmy lakierni Toma? Ha, Hektor był tak podekscytowany wizytą u Toma, że zapomniał drogi. Hej, Tom. Słyszysz, jak Hektor nadlatuje? Musi być tuż na zewnątrz. Od czego zaczniemy, przerabiając Hektora w smoka? Najpierw nogi smoka. Okej. Możesz trochę podlecieć do góry? Dobrze, możesz już wylądować. I co teraz? Skrzydła smoka? Doskonale! Nic się nie martw, Hektor. Zaraz ci je oddamy. Hej, wyglądasz zupełnie jak smok. A co z ogonem? Możesz nim pomerdać? Czy Hektor jest dobrego koloru jak na smoka? Przemalujemy go? Doskonale. Czy coś jeszcze musimy zrobić, Tom? Łuski smoka? Masz ich mnóstwo. Wow! Czy już skończyliśmy, Tom? Jeszcze trochę detali? Rogi! Zupełnie jako smoka! Doskonała robota, Tom! Teraz możesz ziać ogniem jak prawdziwy smok! Haha, ciekawe, co by powiedział Frank, gdybyś naprawdę mógł ziać ogniem. Do zobaczenia, moi przyjaciele! Cześć, Piklo. Wow, twój przejazd po tej pętli z pewnością wygra konkurs na kaskadera. O, nic się nie martw. Musisz po prostu bardziej poćwiczyć. Proszę bardzo. No cóż, tym razem się nie udało. Może powinnaś zrobić coś, co cię zainspiruje. Może Tom Holownik ci pomoże. Całe szczęście, jego lakiernia jest dzisiaj otwarta.
Hej, chłopaki! Pikla potrzebuje czegoś, co ją zmotywuje do przejechania pętli na konkurs. Czy możecie pomóc? Sonic z gry wideo? To będzie niesamowite! Wow, macie tu sporo farby. Czy to wszystko dla Pikli? Od czego zaczniemy? Nieźle. A co teraz? Aha, kolor jej skóry. Wygląda coraz bardziej jak Sonic. Hej, mamy tu nawet dla niego spodnie. A co teraz, Tom? Teraz szczegóły. Widzę. Jesteś już prawie gotowa, Piglo. Czy to już wszystko, Tom? Wow! To jest fenomenalne! Wyglądasz zupełnie jak Sonic z tej gry wideo. A czy czujesz się szybsza? Dziękujemy ci za pomoc, Tom! Konkurs zaraz się zaczyna! Lepiej się przygotujmy! Hej, Sonic! To znaczy Piklo? Powodzenia! O, jesteś nawet szybsza od samego Sonika, Piklo! Gratulujemy! Kolejne zadanie wzorowo wykonane, Tom! Dziękujemy ci! Do zobaczenia w następnym odcinku! Hej, Szarlotko! Szarlotko? Szarlotko! Na co się tak patrzysz? Chcesz być tak piękna jak te młodziaki? Szarlotka nie jest zadowolona, ponieważ chciała być tak piękna jak Pikla, Suzy i Katie. Szarlotko, Tom mówi, że może zrobić z ciebie królewnę. Czy chciałabyś tego? Zatem podążę za Tomem do jego lakierni. Wygląda na to, że jesteśmy gotowi na malowanie. Ale gdzie jest Tom? Przygotowuję różową farbę? To świetny kolor dla królewny. A to do czego, Tom?
Będziesz potrzebował do tego pędzelka, jeżeli chcesz nałożyć ten błyszczący lakier. Tom chce nałożyć na ciebie błyszczącą lakierową sukienkę, Szarlotko. Tom mówi, że możesz już zdjąć gogle ochronne. Nie, nie, nie. Jeszcze nie skończył. Teraz nałoży trochę makijażu na twoje oczka. Zamknij je. Wow, ale różnica! Wyglądasz fenomenalnie! Co to tam może być? Dodatkowe rzęsy! Doskonale! Będziesz musiała jeszcze raz zamknąć swoje oczka, Szarlotko. Dobrze, a teraz je otwórz. Może teraz zobaczymy, co Tom ma dla ciebie ze swojej skrzyni skarbu. Co to, Szarlotko? Diamentowe kołpaki? Wow! One wyglądają jak kolczyki. Tom ma jeszcze jeden specjalny prezent dla ciebie. Jesteś przepiękną księżniczką, Szarlotko. Teraz wszystkie inne samochody będą cię podziwiały. Wykonałeś kawał dobrej roboty, Tom. Baw się dobrze, Szarlotko. Pa, pa. Hej, Jerry. Wyglądasz na bardzo szczęśliwego. Dokąd jedziesz? Do lakierni Toma? W co się przemalujesz? Bella Lucy. Chcesz wyglądać jak Flash z Justice League? A potem pojedziesz na urodziny Carrie? To świetny pomysł! W takim razie do zobaczenia w lakierni Toma! Hej Tom! Przyjechał do ciebie Jerry! Chciałby, żebyś przemalował go na Flasha z filmu Justice League. Tom mówi, że będziesz musiał założyć gogle ochronne. Teraz jesteś gotowy na malowanko. Też chcesz być Flashem, mały Tomie? Będziemy potrzebować dużo czerwonej farby. Będziesz wyglądał zupełnie jak najszybszy superbohater. A co teraz, Tom? Żółta farba? Będzie nam też potrzebny pędzelek. Thank you.
Już prawie jesteś Flashem, Jerry. Walaha! Masz rację. A co z logiem Flasha, Tom? I wygląda na to, że pozostała jeszcze jedna rzecz. Jerry, wyglądasz zupełnie jak Flash z filmu Justice League. Świetna robota, Tom. Okej, Jerry, jesteś już gotowy na imprezę Curry. Baw się dobrze i do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, Ben! Cóż za wspaniały dzień na pracę na polu! Zbierałeś owoce i warzywa dla kogoś? One wyglądają tak pysznie! Dla kogo są? Bierzesz je dla Toma w podziękowaniu? Co on zrobił? A, on coś dopiero zrobi dla ciebie. Jak to miło z twojej strony. Tom przemaluje cię w coś w swojej lakierni? Lepiej szybko tam jedźmy zatem. Tam jedzie Lili autobus. Ale miejsca na przejazd jest tylko dla jednego samochodu. Chcesz dać jej przejechać pierwszy? Ale z ciebie dżentelmen! Możesz jechać, Lili, a Ben poczeka. Wygląda na to, że Tom jest już gotowy do akcji. Ben, wjedź z nim do środka. Ach tak, lepiej daj Tomowi najpierw prezent. Tom jest taki zadowolony z twojego prezentu. A teraz zaczynamy. A więc, w co chcesz się przerobić u Toma? Potrzebujesz pomysłu? Ben jest bardzo miły. Przywiózł ci tyle owoców i warzyw. A po drodze dał przejechać Lili przez most jako pierwszej. Zawsze się cieszy i zawsze się uśmiecha. Jest takim dobrym pojazdem. Luke Skywalker z Gwiezdnych Wojen? Świetny pomysł. Co myślisz, Ben? Wolałbyś być raczej ciemnym charakterem? Ha, to bardzo śmieszne. Tom, masz jakieś pomysły? Darth Vader? Doskonale. Ben, będziesz najmilszym czarnym charakterem w całym mieście. Czy nie powinieneś zacząć od podkładu, Tom? Najpierw chcesz wymienić radiator Bena? Dobry wybór. Ten trójkątny będzie przypominał ten u Dartha Vadera. Teraz jesteś gotowy na podkład Ben. Nie będziesz potrzebował żadnych kolorów do tej przemiany, Tom.
Już nawet teraz wyglądasz bardziej przerażająco, Ben. Ale niekiedy się tak uśmiechasz. I co teraz, Tom? Chwila, moment, dokąd jedziesz? Co to jest? Stary panel kontrolny, który miałeś w garażu? Zamocujesz go na klatce piersiowej Dartha Vadera? To bardzo mądre. Doskonale to! Naprawdę? Ben będzie mówił z głosem Dartha Vadera? Ale to jest klawę! Wow, nawet oddychasz tak jak on! Wciąż masz jeszcze więcej pomysłu? Oczywiście! Hełm Dartha Vadera! Już prawie gotowe, Ben! Ale wygląda na to, że Tom ma dla ciebie coś jeszcze! Tak jest! Masz nawet swój osobisty miecz świetlny! Dobrze ci idzie, Ben! Niech moc będzie z tobą! Ben, jeszcze nigdy nie wyglądałeś tak przerażająco! Już nie ma pana miłego! Pan miły na chwilę zniknął! Świetna robota, Tom! Nikt nie zgadnie, kto to jest! Niech moc będzie z tobą, Ben! Do zobaczenia następnym razem!